Cześć moi drodzy, z tej strony Kasier, witam was serdecznie w kolejnym filmie z The Long Darka. Moi drodzy, jestem troszkę w innym miejscu od ostatniego odcinka, ponieważ grałem pół godziny na streamie, ale już wam wszystko wyjaśniam. Nie chciałem tego ze streama wstawiać, bo niestety tam była, popsuła mi się jakoś audio troszkę i no ogólnie te streamowe filmy są jednak średnie, więc pół godziny, w których zrobiłem następujące rzeczy. Jesteśmy teraz w tym oto miejscu, już wam pokazuję. Zorza w ogóle. O. Blackrock region. I tutaj w takim domeczku. Za dużo nie znalazłem, nic się nie działo, dlatego stwierdziłem, że mogę wam tego nie pokazać. No bo nic tak naprawdę nie znaleźliśmy. Odblokowałem jedną antenę. Ale to jeszcze wam w przyszłości pokażę. Zbierałem te bezpieczniki, wszystkie kable, złom i tak dalej. I tu na górze udało się włożyć te wszystkie rzeczy i aktywować. Ale tych anten jeszcze będzie sporo, więc wszystko wam pokażę. Przedostałem się z tej tamy do Blackrock. Po drodze się nic nie wydarzyło, po prostu przeszedłem tunelami. A potem przespałem się tam, zjadłem chyba jakieś resztki, już nie pamiętam co. Doszedłem tutaj, bo stwierdziłem, że idę w stronę Wesołej Doliny. Tyle, nic więcej się nie wydarzyło. Tam chmara wilków mnie goniła, ale nawet do mnie nie podbiegły. Nic więcej. Tak więc moi drodzy, o nie mam pochodni nawet. Takie bezpieczniki były zbierane. Mamy patyki, trochę opału, widzę, że się tu zbierało. Chciałem robić odcinki ze streamów, ale stwierdziłem, że nie, to jednak jest inny klimat, ja się tutaj wczuwam w grę. Jestem specjalnie dla was, a na streamie jest większy chaos, rozmawiam z czatem i tak dalej, więc chyba to będzie lepsza forma nagrywania. Tu mamy też rzeczy do naprawy, a ja chyba znalazłem, tak, herbatki sobie znaleźliśmy, to tutaj już w środku. Puszki sobie wywalę, bo mam patelnię, jedną puszkę. Paliwa jeszcze trochę jest, młotek mamy. Młotek chyba z wami znalazłem, prawda? Chyba tak. Kable jeszcze mamy i mamy narzędzia do szycia, więc można by sobie naprawić tę ubrankę i to właśnie teraz zrobimy, ponieważ jest noc, ale się świeci, więc jesteśmy wyspani. Można się za to zabrać jak najbardziej. Napijemy się wody. Jedzenie już nie mam kompletnie nic. Więc musimy jak najszybciej jedzonko jakieś ogarnąć. Złom. Jesteśmy prawie, że przeciążeni, ale dobra, spróbujmy teraz te ubrania ponaprawiać. Bo może być dosyć zimno. Okej, okay, pół godziny najpierw to, tylko niech się zorza nie skończy. Nie udało się. Niech się zorza nie skończy przed przyjściem dnia, bo nam anuluje naprawianie ubrań. Dobra, czapkę się udało. Może po jakości sobie to ustawmy. Z butów się pewnie nie uda, bo nie mamy skóry. To jest problem. Spodnie się również udało, rękawiczki. Jedna z ważniejszych rzeczy. No, musisz ziomek znaleźć jedzenie, bo będzie kiepsko. Tego nie naprawię, no i jeszcze spodnie można raz naprawić. Dobra. No i czapkę w sumie, bo 70%, 30 się naprawia na jedną naprawę. Tak, myślę, że teraz jest już okej. No i dobra, idziemy teraz, moi drodzy. Tutaj w termosie nic nie mamy. A, kawę mamy. Nie, kawę możemy włożyć. Czyli nic nie mamy. No to idziemy znaleźć jakieś jedzonko, bo bez jedzenia tutaj może być kiepsko. Jeszcze się napiję. Nie miałem na razie też gdzie... Chciałem powiedzieć, a, gdzie tych herbatek ugotować. Bo tu w środku nie ma żadnego paleniska ani nic. Tu na zewnątrz jest, ale opał mam. Zapałki mam, koszulki żadnej pod spód nie mamy, pod tą kamizelkę, to mnie martwi trochę. No dobra, jedzonko. Skąd ja mogę jedzenie ogarnąć? Na Wesołą Dolinę jak idziemy. Nie mam żadnej broni, więc nikogo nie zabiję. Królika można ogarnąć, tylko nie wiem gdzie to są. Ja pierdziele. Znowu wy? No to powiem wam, że będzie kiepsko się stąd wydostać. Nie, musimy spadać z tego Blackrock, bo tutaj te wilki nas zamęczą. Muszę wejść do środka i musimy zaczekać w takim razie jeszcze raz. Myślałem, że uda się wbić tego mocno najedzonego, ale widzę, że chyba nie. Jeżeli będziemy musieli tu tak długo czekać, to jedyną naszą opcją na przetrwanie pozostanie zrobienie herbatek i karmienie się herbatkami, bo każda daje po 100. No. Ja mogę przygotować jakieś... O, pochodnie sobie stwórzmy.
Tak, żeby mieć po prostu stówkę jedną, bo tam miałem jedną ostatnią jeszcze. Żadnych jagódek nie mam, nic takiego. Ołupian da się pokroić. Okej, no to niestety. Rozpałkę mam w ogóle tak na zapas. 12 sztuk, spoko. Patyki są, książki, drewno z odzysku, spoko. Wszystko da radę, tylko no to jedzenie mnie martwi troszkę. Jak tu się oddalić od tych wilków? Cholera, dobra, prześpię się godzinę, żeby one sobie poszły, i od razu zasuwamy na północ czy na południe, mi mówiliście. Na południe. O, ja już jest, powiem wam, słabo z tym jedzeniem. Ale będę robił wszystko, żeby utrzymać ten status na jedzenie. Dobra, wywalmy sobie na szybko patyk. Sprawdźmy. Tam jest północ, to na południe musimy iść tam, dobrze myślę? Tam. Gdzie tu jest wyjście? Coś mi się wydaje, że źle myślę. Ale, o ja pierdziel, znowu, no naprawdę. Nie, ja się tak nie dam, spadamy stąd, nie będę tu siedział ciągle. Czekajcie, tutaj jest to. One tu się będą ciągle kręcić niestety, więc trzeba to zrobić na szybko. Może łopian tu będzie, o. Znaczy te pałki. Jest, są pałki, dobra. Co to? Dobra, rozpalmy to. Pozbądźmy się ich. O cholera. Nie tak miałem zrobić, tylko chciałem rozpalić ognisko. Dobra, książka. Rozpal. Nie wiem, czy mnie w dupie nie dziabną teraz. Miejmy nadzieję, że nie. Zapraszam was, moi drodzy, serdecznie też na streamy. Codziennie około godziny 19 odpalamy. Wczoraj było... Zaraz wam powiem, tylko się ich pozbędę, bo troszkę się... Tej pochodni to ja nie chcę tutaj. No drugą chciałem wyjąć. No dobra, nieważne. Zapraszam was na streamy, bo było wczoraj zbieranie donate'ów do puli. Jezu, jak to w skrócie powiedzieć? Odbędzie się konkurs, losowanie. Tutaj mam taki dzbanuszek. W środku są niki różnych osób, które dały donate'a na cel tej loterii, powiedzmy, konkursu. I każdy, kto dał donate'a 5 zł, za każde 5 zł jest jeden los, i który wrzucam do tego dzbanka. No i potem za 10 zł są dwa losy i tak dalej, to się wszystko mnoży. Dla mnie nic nie ma z tego, więc to jest bardziej dla waszej satysfakcji. O, czekajcie, dodamy tutaj węgiel, żeby mu cieplej było, i drewno jedno. Dobra, i zaraz spróbuję coś do jedzenia ogarnąć jeszcze. I pula jest 109,99 zł, czyli tyle, ile klucz na przykład do Enshrouded kosztuje, czyli do gry, w którą gramy na streamie. Jeżeli pasek się wypełni, to wszyscy pomiędzy tymi osobami, które zagłosowały, znaczy zadonatowały, losujemy z tego dzbanka czyjś nick i ta osoba wygrywa klucz. Czyli na przykład Solosz dał 5 razy po 5 zł, mógł też dać 25 zł na raz. Ja wrzucam 5 karteczek jego do środka. Ktoś tam dał za 5 zł, ktoś zdał za 10 zł i tak dalej. I jak pasek się wypełni, uzbieramy to 110 zł, to ja losuję, i osoba, która miała szczęście, wygrywa, no. I tyle. Tak więc zapraszam na streama, bo było wczoraj niezłe przebijanie się w tych donate'ach, było śmiesznie, naprawdę. Dobra, zjedzmy ile możemy. Wilki chyba sobie poszły w ogóle jakoś. Tak sobie gadaliśmy i się chyba przestraszyły. Dobra, no te pałki to jest naprawdę... Ratują życie. Dobra, tu widzę jeszcze... Cholera, to jest ten łopian właśnie. To czekajcie, jak już tu stoimy, to można nie żyć mi się tam. Można patelnię postawić i ugotować sobie wodę, co by na to. Tutaj tak. Tutaj tak, niech to się gotuje. Ja stąd wezmę... No to chciałem zrobić. Jeszcze podejdę do nich, o. O, masz ty w dupala. O, uciekaj tam. Zobaczmy, co ten korzeń łopianu. A, nóż albo siekiera, albo łom trzeba mieć, no niestety.
Ręce ma tego nie zbiorę. No to. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dobrze. Tą pochodnię sobie zgaszę, jak one nie mają zamiaru tu podejść na razie. Zobaczcie, jakoś mało strasznie paska strachu zdejmuje ta pochodnia. Wcześniej dawała bardzo dużo. Raczej zdejmowała. Kurde, same dobre pochodnie wchodzą, nie chcę ich wywalać. Kolejna ładna wyszła. Dobra, została tutaj godzinka. A nam się temperatura wzrasta tak powoli, powiem wam. Nie jakoś szybko. O, teraz lepiej. Tutaj jakoś to leci. Chciałem jeszcze te pałki pozbierać, ale jak tylko odejdę lekko... Kolejna taka zrąbista pochodnia, patrzcie. O, teraz ładnie zeszło. Dobra. No jeszcze raz podejdźcie. Dziwnie się zachowują, szczerze mówiąc. Dobra, stańmy jeszcze raz przy ognisku. Ja sobie to zgaszę. Zaraz ponownie rozpalę. Nie, boją się, jakby uciekają. Może muszę stać z tej strony. Tylko dwa kroki robię od ogniska od razu. O, dobra. Dobra, dostał. Ten też dostanie? Dobra, o, i uciekły, pięknie. No to mi chodziło. O. Królik, słyszałem królika. Dajcie mi tego królika. One na niego zapolowały, czy nie? Nie, są tu króliki, dobra. To ja sobie to muszę na chwilę zgasić. Chowajmy to, weźmy kamyczki do rąk. I teraz módlcie się, żebym trafił. Zimno ci, Mackenzie. Nie dziwię się. Dobra, trafiony. Bez koszulki żadnej. W samej kamizelce, w taką mrozicę. Nie ma co się dziwić. Zaraz sobie tego króliczka przygotujemy, zjemy. Jest trafiony, dobra. Będziemy... biec dalej. Okej, troszkę nam ciepło zejdzie, ale to nieistotne. Nie ma żadnych kolb, pałek. Tu jest to ognisko. Dobra, najpierw się ogrzejmy. 24 minuty, tak? Weźmy sobie to, zróbmy jeszcze 22 minuty, ogrzejemy się przy okazji. Kolejne. I tu można by ugotować te herbatki najpierw. 15 minutek. Jeszcze jedną herbatkę. Dobra, kolejną herbatkę. 12 minut. Dobra, już jesteśmy ogrzani. Herbatek nie pijemy oczywiście na razie. Tylko sobie je przygotuję. No, jeszcze jedno można. Też mogłem dać coś innego. Oj. Chyba się zmienia pogoda. Wolałbym, żeby mi tutaj tego nie zwiało. Ale i tak muszę to stać, żeby wypatroszyć te króliki, więc... mogłem nie przyspieszać czasu. Tylko zająć się patroszeniem. 24 minuty. Okej. Okay. Na razie na skórze i na flakach się nie skupiamy w ogóle. Potrzebne mi tylko mięsko. Czyli takiego pustego królika już wywalam. Herbaty sobie podniosę. Dobra, i tego kotleta, a tak się nie da na patelnię, to musimy tak. Króliczek tutaj. Podejdźmy sobie tu i wypatroszmy jeszcze kawałek. 27 minut. Wytrzyma to ognisko? O cholera, chyba wytrzyma, jeszcze pół godziny zostanie. Może 40 minut nawet. Dobra, królik się upiekł, usmażył, ugotował, cokolwiek. Niech se leży tam, a tutaj usmażmy. Chociaż nie, to jego też można na patelnię, to będzie szybciej. 23 minuty. Tu zostało tyle, króliczki zostają. Proszę bardzo. Tego królika zjadamy. 322, no to nie jest jakoś dużo w porównaniu do tego, ile daje pałka u... nie łopianu. Pałka, ja muszę... tataraku? Tatarak to się nazywa chyba. Oj, zmienia się pogoda chyba. Zobaczmy. Łodyga pałki, kolba pałki. Kolba pałki. Tak najlepiej. Wiatr wieje mocny. Chyba nam ten zgasi to ognisko. Te pałki wolę zbierać na zapas. Mieć tak ze 20 sztuk w plecaku.
Na wszelki wielki. Okej. Okay. Teraz tego mam 7 sztuk. No i każdy daje 150, to jest naprawdę dużo. Okej, okay, no to nie jesteśmy w takim słabym stanie tak naprawdę, tylko jest nam w cholerę zimno. Nie mamy ubrań w ogóle przystosowanych do tego. Czuję się, jakbym na Golasa latał. Po Kanadzie, przypomnę. Olej te patyki, Kasiur. Oho, już chyba gaśnie. Chciałem jeszcze, żeby ten królik się ugotował. Dołożę kilka patyków. I postawimy herbatki, żeby się ugotowały. Bo one się chyba tu podgrzeją wszystkie, prawda? Tak jest, 8 minut. Powinno dać radę. To sobie zjedzmy od razu. Patelnię można zabrać. Tu jeszcze chwilkę. Dobra, i teraz to wszystko biorę. Wkładam do plecaczka. Do termosu dokładnie. Dobra, mamy 5 herbatek. Jedną kawę. 8 minut, dobra, wytrzyma. Akurat się ogrzaliśmy, wypijemy jedną kawę i idziemy. O, gotowanie poziom drugi. Fajne. Weźmy pochodnie, podpalmy od tego. I idziemy. Jeszcze się wody napiję. No, tyle wystarczy. Dobra, króliczki zostawiamy i idziemy gdzie? Jeszcze raz. Tam droga prowadzi jakaś, ale szczerze mówiąc nie jestem pewien co do tego. Nie wiem też czy dobrze zapamiętałem. Tam jest północ. Jesteśmy w Blackrock, czyli powinniśmy iść w dół. Na południe, no wszystko się niby zgadza. Dobra, pochodnia nam zgasła. Chyba jej nie utrzymamy niestety w takim wietrze. Na południe, tam jest północ, no to tam jest południe. Coś mi się nie do końca zgadza, szczerze mówiąc, no ale dobra. Niech będzie. Na streamie mi mówiliście, żebym na rozwidleniu skręcił w lewo. Już nie pamiętam, było to wczoraj. Ale już zapomniałem, tu jest most. Dobra, to już pamiętam mniej więcej. Tu jest jakiś most. Tam było takie jedno miejsce z górą i z samochodem. Co to było? A tutaj co jest? O, jaskinia jest, patrzcie. Tu jest jaskinia. Zgasło niestety. Tej jaskini nie widziałem. Ja sobie myślałem, że misio w środku siedzi. Się zląkłem. Dobra, pochodnia, drewno. Plecaczek, co w plecaku kryjówka montera. O, węgiel jest, jest, o, pięknie. Dwa. Szkoda, że tego nie ma, śpiworka. No ale dobra. Idziemy dalej. Tamtą stronę nie. Tam północ, tu południe. Dobra, no to idziemy na to południe jeszcze raz. Ja chyba właśnie od tych wilków tak na szybko uciekałem i nie miałem iść gdzieś tutaj. O kurwa, serio? Znowu? No nie chcę tej flary odpalać, ale chyba trzeba. Teraz sobie niestety nie odpalimy. O, tkaniny. Teraz sobie nie odpalimy niestety pochodni, bo jest wiatr za duży. Wolałbym zapałkę zmarnować niż flary. Można by tu zaczekać chwilę. Co mamy teraz wieczór, akurat to nie będzie tak zimno. No ale spada nam ten dodatek, który dostajemy od kawy. Dobra, chwilę zaczekajmy.
Godzinę można tu przespać. Nic się nam nie stanie, a może one odejdą przy okazji. Oj, coś mi się ładuje gra. Okej. Okay. Dobra, nadal nas męczą. Wiatr się nie skończył. Wyjdźmy na chwilę. Cholera, dalej tu są niestety. Jest porządnie najedzony, ale super. Pewnie jakbym się przespał tutaj w środku, to by to się skończyło lepiej, bo by sobie odeszły. A tak to za każdym razem idę w ich stronę i to mnie gubi. Nie wiem, że dzisiejszy odcinek będzie wokół tego domku. Zobaczymy, zjedzmy tego tataraku trochę jeszcze. Patrz, no troszkę nam się chce spać, no godzinkę jeszcze można w sumie. Żeby w tym wieczór tak chodzić mocniej. Oj, coś wieje. I to coś mocno wieje tam. Już chyba nie. Dobra, na kucaka wyjdźmy, zobaczymy. Co tu się dzieje? Lupy nie mam, nie. Jeszcze raz muszę się upewnić. No, jakby mordę strzelił, no tam, no. Muszę tą dróżką iść, chociaż wydaje mi się, że tam jest wesoła dolina, ale... Południe. Na południe mówiliście, na stówę. Tak, bo szedłem przy tych antenach, doszedłem w końcu tutaj, a powinienem skręcić tam, w prawo. Wydaje mi się, że tak to było. Dobra, teraz już przynajmniej pochodnie mógłbym odpalić, jakby były wilki, a nie flare, co jest plus. I troszkę odespaliśmy 2 godziny, więc to też jest plus. Słyszę te wilki tutaj, no właśnie. Cholera. Dobra, ale już mają troszkę mniej paska, więc są bardziej przestraszone. Albo mi się tylko wydaje. Dobra, dobra, jeszcze kawałek chociaż. Zbyt wiecznie jednak. To może jakoś spróbujmy? Książka. Tak, boją się. Bójcie się, bójcie. O kurwa. Powinien mi spadać ten pasek wytrzymałości, jak przebiegają obok ogniska. Za każdym razem po prostu jak się przestraszą, tak to powinno działać. Dzisiaj dostałem plaster od syna, bo się przeciąłem. Kurde. Co wam pokazuję? Żyrawkę. Bardzo męska. Chcielibyście taki plaster. Dobra, już się chyba zrosło. Jak naprawiacie laptopy, to uważajcie. Bo ten metal jest mocno ostry. Dobra, tą pochodnię chciałbym zgasić i wziąć jakąś chujową. Dobra, tylko gdzie są teraz te wilki? Przez te skały będzie ciężko trafić, ale... Jak się zatrzymają, to tak po dźwięku mniej więcej mogę stwierdzić, gdzie są, ale muszą stać w miejscu. Tu gdzieś jest. Tak to będzie wyglądać? Serio? No tak to nie bawimy się, halo, wracać tu. Co to ma być? Przyjdzie tu, czy nie przyjdzie? Ognisko mi zaraz zgaśnie. Żarzące się węgle, no właśnie. Ja dodam jedno. Podejdźmy tutaj. Stój. Dobra. Nie, to nie zadziałało. Jeszcze jedno, spróbujmy. Stoi za tym, kurde, biegają strasznie dziwnie, powiem wam. O, teraz. Dobra, dostał. Dodajmy jeszcze jedno drewno z odzysku. No idź ty! O cholera. Ten się zbugował jakoś, może się uda go...
Au, 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 au. Dziabnął mnie, skubany. Dziabnął mnie, świnia. O, masz. Spadaj. No, coś na nie nie działa to. Dziwne. Ja w takim zaułku stanęliśmy, dlatego pewnie. Zobaczę, czy się nie popsuło nic. Nie, tą kamizelkę mamy, więc to w miarę dobrze działa. Dostał? Fajnie. Ile ja tu drewna zużyję na to? Wilczki, połowa dopiero zeszły. Nie, one są takie upierdliwe, że to jest jakaś masakra. Z lewej będzie biegł. Nie, dziwne rzeczy robią, powiem wam. Dobra, temu w łeb spróbujemy rzucić bezpośrednio. Dobra, przestraszyły się. Spadaj. Jeszcze raz. Nie, one mocno pobugowane są chyba. Dobra. Spadamy może teraz w tą stronę. Ile temu ogniskowi zostało jeszcze? 21, to można jakąś pochodnię jeszcze fajną wziąć. Nie, to nie jest fajna. Ta jest fajna. Chyba tu jeszcze czarny wilk, no nie wierzę. Niezły są, ale się przestraszył chyba, bo rzuciłem mu tam pochodnią. Tak, przestraszył się. Dobra, to idziemy teraz w tą stronę. Za tym wilczkiem, siema. O, o, i tu chyba w prawo. Czy to będzie to miejsce, w które kazaliście mi iść? Milton, prosto. O. Tak, to jest to i tu jest ten most, o którym mówiłem. Tu mieliśmy iść od razu wtedy. Dobra, zerknijmy, czy coś w samochodzie może leży. Ciepełko nam mocno już spada. Trzeba się stąd ewakuować. Machę otwórzmy, żeby było wiadomo, że już tu przeszukaliśmy to miejsce. Maximum 5 tons. No i tutaj coś nie wyszło. O, tu będzie cieplej. Chyba. A tu jest... A tu już zimno. Ciepło, zimno, ciepło, zimno. Dobra. Wychodzimy stąd i tu jest przejście nie tędy, tylko właśnie... A, dobra. Czyli tam dobrze w dół poszedłem. Może tędy przejdę, szybciej będzie. Czyli tam to przejście było odpowiednie. Tam skąd czarny wilk wybiegł. O. Troszkę. Dobra, przeszliśmy. Troszkę niebezpiecznie chciałem powiedzieć, ale jednak nie. Opa. Opa. Skróty tak trochę. Oj, to może być... Połamanie. Dobra, nie było połamania. Zimno nam zimno, trzeba szybko stąd spadać. Dobra, tędy. Czy tu nie było lodu pękającego? Chyba nie. Mamy zapory? Nie, no wieczór, to nie powinno być aż tak zimno. Może zaraz rozpalę sobie tym węglem, to będzie... Ogrzejemy się na szybko. Herbatki mogłem pić, ale nie chcę marnować herbat samych, takich zwykłych. One są dobre na wysypianie się i na regenerację życia. Tu na górę to nie wiem co jest, wiem, że w tą stronę trzeba iść. Nie wiem, czy tu nie będzie baraku, dlatego nie chcę już odpalać ognika, bo tak to byśmy się ogrzali w ten sposób. Nie pamiętam. Dobra, jeszcze mamy sporo życia, więc można... Można iść. Okej, jesteśmy w tunelu. Opuść Blackrock. No i tu już jest wesoła dolina, moi drodzy, więc... Chyba północna przełęcz strażnika? Zapomniałem o pochodni. Fuck. Wyjmę w razie czego to. Ile mam zapałek w ogóle? 12? Chyba więcej mieliśmy. Nie? O nie, tylko 12. To jest przejście. I tu w prawo, jeżeli dobrze pamiętam. Czy ja dobrze pamiętam? Jeden na czuja, tak jak mi umysł podpowiada.
Też trzeba będzie się zatrzymać zaraz. O, to most jakiś. Nie pamiętam tego. Tam jest lina, można by zejść na dół. Nic mi nie świta, szczerze mówiąc, ale dobra, biegniemy. O, tylko się nie zbuguj, nie spadnij, kolego. Ja może będę szedł powoli. Most budowniczych. Idę normalnie, powolutku. Dobra. Żeby nie było potem. Kasior spadł z mostu. Tu przeszliśmy, idziemy boczkiem jakoś. Gdzie ja tu dojdę? Co tu dziura? Nic nie ma? Tam jest lina. Można zejść na dół. Chyba dobrze idziemy. Tak coś mi świta. To był taki długi kawałek do przejścia i potem była chatka. A następnie jaskinia. Tak mi się kojarzy. Tam w lewo, nie? No jeszcze chwilkę wytrzymamy. O, pałka. My wytrzymamy, a czy Mackenzie wytrzyma, to się zobaczy. Pałka, 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 pałka. Więcej pałek. Jeszcze jedna. Ej, tam jeszcze dwie były. Nie no, zbieram wszystko. Dobra, rozpalam sobie to ognisko, nie ma co przesadzać. Chociaż wiem, że pewnie jak rozpalę, podejdę kawałek i już będzie jaskinia, ale trudno się mówi i płynie się dalej, tak? Zerknę jeszcze, ile się nagrywa. 32 minutki. To już moglibyśmy kończyć za chwilę, ale to dojdziemy do jakiegoś punktu takiego. Po 30-40 minut chciałbym wam te odcinki wstawiać. Myślę, że tyle ludzie wytrzymują. Godzina to już jest przesada. Sam po sobie to zauważyłem przynajmniej. Dobra. Węgiel jeden. Zobaczymy, czy to wystarczy, czy jest jakoś mocno zimno. Nie, powinno starczyć tak na jedną kreseczkę, ale wystarczy. Troszkę trzeba zjeść. Można by już tu coś przygotować chyba, co? Nie, tu już nic nie mamy. Temu się chce wody. Możemy chyba jagódki, te dzikie róże. Jedne. 15 minut. Grzewamy się. Good. Patelnia. Cyk. 10 minut. Tak, wypijmy to. Też mogłem za chwilę tego użyć, jak już będę odchodził, ale... Trudno. Dobra, wiecie co? Używajmy tych herbatek, bo to jest jednak... się marnuje, więc... Wyjmujemy wszystkie. Niech się grzeją. My się już ogrzaliśmy, zajebiście. A teraz zjedzmy tylko kolby pałki. Jeszcze jedną. Dwie pałki to jest taki mały królik tak naprawdę. Dobra, 4 minutki. Wkładamy wszystko do termosa. To zostało 30 minut. Musimy się śpieszyć w miarę, bo zaraz nam się zachce spać. Dobra, spadamy. Jedzenie mam, piciu mam, herbatki mam na ciepło. Problem jest tylko ze spaniem. Jakbyśmy mieli śpiwór, to już... Easy gierka. Życie się zaraz zregeneruje, jak pójdziemy spać. Wszystko ogarnięte. Mam nadzieję, że się nie zakręciłem, jakoś nie biegnę teraz w przeciwną stronę. Ale chyba nie, bo nie było czegoś takiego.
O, jalonek? Tu mogłem ognisko rozpalić. A nie, i tak nie mam go czym zebrać. Chociaż jakbym go ogrzał ogniskiem, to bym miał co sobie, czym zebrać. Dobra. Damy sobie radę bez tego. Tu zejście. No powiem wam, że nie kojarzę do końca tego miejsca. Znaczy coś mi świta, ale nic konkretnie. Dzika róża. O, jest ten domek, dobra. Wszystko mi się zgadza już teraz. Teraz jeszcze kawałek od tego domku i będzie jaskinia. Czy tu kolby bałki? O, klon. Ale nie mam jak zebrać tu jakiś trupek. Powinno dać się go zjeść, a nie. Zależy i co. Się malnuje. Grzybki Reishi to też zbiorę. Nie pamiętam, na co grzyby były. No. Nie wiem. Na ból jest to. Nie mam pojęcia, ale zbieramy. Każda herbatka to 100 kalorii i ogrzewanie. Tego nie mam jak zebrać, więc zostawiamy. Młotem nie zbiorę. Niestety. Schronienie gejowego. Dobra, weźmy kolejną pochodnię. Myślałem, że piła i mogę ją wziąć. Nowy item jakiś. Już się ucieszyłem. Chyba w fabule podbiegliśmy i coś sobie rozcięliśmy. Więzy przez to? Tą piłą. Jakoś tak było. Tego na pewno nie mogę. Nie, siekierka potrzebna. Rękawice kolejne. To możemy spać. O. To trzeba by mocno rozpalić ogniko, więc ja chyba sobie daruję. Tak, pójdziemy dalej. Mamy wieczór, więc nie będzie aż tak zimno. Ogrzewanie jeszcze działa? Tak, jeszcze 9 minut, więc... Poczekamy i wtedy użyjemy sobie herbatki. Ale tu już biegniemy szybciej troszkę. To jeszcze kawał drogi przed nami. Cześć, królik. Już tymi pałkami się będziemy pożywiać, dopóki nie dobiegnę do Wesołej Doliny. Jakoś tutaj jest ciemniej, czy mi się wydaje? Albo się taka głębsza noc robi. Jest taka szansa. Ogrzewanie wygasło, dobra. Tu z termosu wyjmujemy jedną herbatkę i pijemy. Lepszy odpoczynek przy okazji mamy tutaj. Takie przejście śmieszne. Dawaj, dawaj. The sun's setting. It's gonna get a lot colder soon. Tak, tak, będzie zaraz zimniej, wiem. A i tak jest zimno. Minus 7, no to w sumie nie tak bardzo. To jest odczuwalne, bo mamy herbatkę wypitą i tak dalej, więc... Ubrania to nam prawie nic nie dają. Można by skórzane rękawiczki rozwalić i... naprawić sobie buty na przykład, ale już liczę na to, że znajdę jakieś lepsze. Króliczki, króliczków już nie łapię. Chcę się jak najszybciej przedostać, bo... Złapanie królika to jest chwila, ale potem wypatroszenie, ugotowanie, rozpalenie ogniska i tak dalej, to... się za 2 godziny schodzą, więc... Że wolę sobie tą... kolbę pałki łyknąć. No właśnie. Dziwne, że dwoma takimi kolbami można się bardziej najeść niż całym królikiem, no. Takie średnie jest. Albo wypić 3 napoje i jesteśmy tak samo najedzeni jak królikiem. Czy tak powinno być? Może.
Zmiana pochodni. Jeszcze kawałeczek i będziemy w jaskini, jeżeli dobrze pamiętam. Dobra, brodaczki już nie biorę, to sobie weźmiemy. Tych opatrunków z brodaczki się tak rzadko używa, że naprawdę tego nie trzeba dużo nosić. O, jest. Opuszczamy przełęcz strażnika, ale to chyba nie jest jaskinia. A nie, jest jednak. Korzyść pancerz. Czemu tak nagle się to pojawiło? Nie wiem, czy to wilków nie będzie w tej jaskini. Oj, nie wiem. A teraz ogólnie jest więcej jaskiń, w których są wilki chyba. Tu coś może zostało? Musimy tu śpiworek gdzieś znaleźć, żeby się przespać. Prawo można. Albo prosto. Tu znowu w prawo można iść. My idziemy ciągle prosto. Chyba. Nie wiem, czy dobrze, ale idziemy. Może gdzieś dojdę. No gdzieś tam doszedłem do ściany. Oj, zmęczenie już jest mocne, powiem wam. HP mi jakoś nie będzie spadać po wykorzystaniu całego zmęczenia, ale nie będę mógł biegać kompletnie i nasz udźwig się zmniejsza bardzo. Stąd pewnie byśmy przyszli tą drugą trasą, więc dobra, idziemy teraz tu. To zjadłbyś cokolwiek przecież ty? Masz pełny żołądek, panie. Kolego. No, flara. Czy to znak, że będą to wilki? Chyba nie. Powinno być tak, że jak się zmęczymy na maksa, to nagle nasza postać pada i mdleje. Czy tak jest? Nie, chyba nie. To by było dosyć ciekawe. Albo zaczyna się kręcić w głowie, tak? Coś jej się przewidzi. I nagle ja... Pk, no, może tu będzie spanko gdzieś? Drewna trochę. Ognisko. Spanka brak. Dobra, ale gdzie jest wyjście? To mnie interesuje. O, tu. Tędy chyba. Tak? Tak. Oho. Ostatnie tchnienia, żeby się przebiec, no i chyba wyjście. Tak jest. I z której strony ja teraz wyjdę? Południowo przełęcz strażnika. Kurwa, znowu? Nie, my się chyba wróciliśmy. Ale nie, no to są... Dzika róża jest. Nie, na pewno nie dupnąłem kółka, bo... Jakbym dupnął kółko... to... Byśmy nie wchodzili po takiej górce. Czekajcie, tędy. I teraz to ja nie wiem, gdzie jestem. Naprawdę, nie mam pojęcia. Przełęcz strażnika znowu? Jakim cudem? No z tym od wypoczynkiem będzie ciężko, powiem wam. Będzie ciężko. Nawet nie mam jak gry za bardzo zapisać teraz. Znaczy jak wyszliśmy z jaskini, to w sumie się pewnie zapisało. Ale chciałbym tu znaleźć spokojne miejsce, już wyspać się i dopiero pójść. Skończyć odcineczek. Oj, coraz bardziej zimno się robi. Cholera. Nie, wiecie co? Nie wiem, gdzie jestem, więc ja się wrócę jeszcze do tej jaskini. Zmęczenia mamy tyle, co nic. I koniec, już biegać nie mogę. Zimno nam jest. Spać nam się chce. Wracam do jaskini i
Będziemy decydować w kolejnym odcinku. Czy iść tutaj, czy może tam zejść na dół? Bo za cholerę nie pamiętam, możecie mi napisać w komentarzu. Nie jakoś tak mocno podpowiadać, ale tak troszeczkę. Dobra, trzymajcie się moi drodzy. Teraz się gra chyba zapisała, mam nadzieję. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.